siedzi. Uuuu, ale gandus. Dzień dobry. Dzisiaj bardzo, bardzo szybki, krótki wypad nad moją rzeczkę. Tutaj są rury. Siedzę sobie tak pod rurami. Moje miejsce, w którym będę rzucał, to będzie tutaj te odmęty. Wiem, że tu stoją czasami fajne okonki i będę je próbował. Zestawik to boczny trok na takiej oto pałeczce. 8 gram, boczny trok na krętliku, paproszki to banjo, oczywiście od relaksa, no a spinning to już znacie doskonale, jest to Dragon Millennium FL14. Ciężar wyrzutu jest to od 3 do 14 gram wyrzutu, długość kija to 2,75. Żyłka jest to również dragonowska, niebieska okonióweczka Dragon Millennium 0,16 bądź 0,18, już nie pamiętam do końca. Kołowrotek przystosowany do bocznego troku, też dragonik, jest to model SL1125. Taki młyneczek, bardzo leciutki i dosyć funkcjonalne. Także będę próbował te okonki oszukać przez jakąś godzinkę, a później do domku. Życzę mi powodzenia, oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, łapka, jakiś komentarz jak Wam się podobało. No i zapraszam do oglądania innych filmów. Miłego oglądania, trzymajcie się, hej! No i znowu kawał badyla. Dobrze, że jest dobra żyłka. Jak to się zapięło. Taki łupieżca trafiony, nawet ze ślimakiem. To jest zmarnowane.
Ale gambus. Jest ładny. Aj, poszedł. No i to właśnie to. Ale już widzieliście, jaki ładny był. Ładny, fajny garbus. Szedł fajnie pod prąd. Niestety. Nie każdego da się wyciągnąć, ale ładny. Jak go wyciągnąć? Nie. Poradzimy. Chyba, że się zepnie. Może spaść, bo on leciutko zapięty. Ale może... Udało się. Och, ładny. Zaraz zmierzymy. Nie wiem ile. Ja będę go mierzył tylko. Takie miarki oczywiście, jeżeli by ktoś chciał zakupić, są na sklepie Rafisha. A ile ma? 30 cm. Taka piłeczka. Tu się nie zsunąć. Trzydzieści centymetrów. Wymiar to miał spokojnie.
fajny, żółciutki taki. No i wracam do domu. Koniec na dzisiaj. Niestety troszeczkę więcej nerwów jak ryb, bo zostawiłem w wodzie 10 zestawów. 10 banjo mniej, 10 ołowi, 10 haczyków. Zbiera się. No ale życie. Dwa okonki złapane. Jeden się spiął. To widzieliście, największe 30 cm. Drugi byłby ciut mniejszy. Nie mierzyłem go. No, może niewiele mniejszy, ale jakiś tam podobnych rozmiarów. No a trzeci się spiął. No i tyle. Wracam do domu. Trzymajcie się i zapraszam do subskrypcji oczywiście. Hej.